Znajdujemy się na terenie prywatnej stacji badawczej w Tucznie o takim symbolu D i B. Dlaczego? Dlatego, że poświęcona jest pamięci dwóch wielkich naukowców, praktyków i teoretyków z zakresu ekologii. To jest profesor Jan Dominik i profesor Piet den Boer z Holandii. Głównym celem tej stacji badawczej jest kreowanie przestrzeni, czyli tworzenie przestrzeni po to, żeby występowały gatunki, te gatunki, które człowiekowi są potrzebne, a wszystkie są człowiekowi potrzebne, i aby z tych gatunków można było korzystać i aby te gatunki nie wyrządzały szkód, między innymi w gospodarstwie leśnym. Jestem leśnikiem, ta stacja jest nastawiona w gruncie rzeczy na sterowanie dynamiki liczebności populacji dwóch podstawowych szkodników owadzich, jakim jest szczygonia hojnówka i brudnica mniszka. To te dwa gatunki w przeszłości wyrządziły ogromne szkody w tworzonych przez człowieka drzewostanach. Celem tej stacji badawczej było i jest nadal to, aby uczyć się sterować dynamiką liczebności populacji gatunków, tych dwóch ważnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, po to, żeby występowały w lasach, ale żeby nie wykazywały tendencji do masowych pojawów, a w związku z tym, aby nie szkodziły i nie dobijały tych drzewostanów, zabijały. One są na pewno potrzebne, ale w odpowiednim stanie występowania ilościowego. Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak korzystanie z zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka z równoczesnym, racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. To jest nic innego jak działalność dla dobra wspólnego, dla dobra ludzkości, po to, żeby i zasoby przyrodnicze były w dobrym stanie i człowiek mógł z nich skorzystać. Czyli typowy przykład, czyńcie sobie ziemię poddaną. Tu znalazłem dobre warunki dzięki takim dwóm osobom, którzy już w tej chwili są ludźmi świętej pamięci, a mianowicie były nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno, pan Jan Krzyszkowski, który mnie tu przyjął, no i wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Stanisław Tomczyk, który był wyśmienitym również leśnikiem, również i naukowcem i widział w tej mojej działalności dużą przyszłość dla polskich lasów państwowych. W 1987 roku dostałem propozycję, aby się opiekować dwoma doktorantami z Uniwersytetu w Wageningen i ci doktoranci przyjechali, a zajmowali się między innymi sprawami związanymi z dynamiką liczebności populacji i tych studentów to dostałem. Znalazłem tu świetne warunki do tego, żeby mogli tutaj badać w tym czasie. Prowadzimy w tej chwili studia podyplomowe z zakresu polityki ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, politykę ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, jak również ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Popatrzcie Państwo, żeśmy cały czas wycinali lasy, a mamy ich coraz więcej. Rąbaliśmy to drewno, służyło człowiekowi, a mamy go coraz więcej. W okresie w 1945 roku według szacunków mieliśmy około 900 milionów metrów sześciennych drewna w lasach na pniu, a w tej chwili mamy ponad 2,5 miliarda, a cały czas żeśmy użytkowali to. To drewno tworzyło miejsca pracy. Mamy tu zdecydowanie ponad 1000 hektarów powierzchni doświadczalnych. Współdziałamy z miejscowymi leśnikami, współdziałamy z miejscową ludnością, jak również z miejscowym, czy też lokalnymi władzami Polskiego Związku Łowieckiego. Powracając do miejscowej ludności, to właśnie miasto i gmina Tuczno jest włączona w taki program pilotażowy odnośnie obiegu zamkniętego, po angielsku circular economy to się nazywa, a więc chodzi o to, żeby pokazać, że te zasoby przyrodnicze mogą zapewnić tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich, w terenach niezurbanizowanych, poprzez to, że te miejsca pracy będą związane na przykład z odnawialnymi źródłami energii. Ta nasza działalność tutaj od 30 lat spotkała się z uznaniem w układzie światowym. Chcę powiedzieć, że te pola doświadczalne i tą stację odwiedziło ponad, a dokładnie 69 państw świata, zasadziło dęby w Alei Honorowej na jednym z pól doświadczalnych. Ta działalność została nagrodzona przez Światową Federację Naukowców zrzeszającą ponad 100 noblistów Nagrodą Nauka dla Pokoju. Taką nagrodę uzyskało, z tego co mnie pamięć nie myli, 69 osób na świecie, w tym chyba 49 noblistów i 20 ludzi z innych dziedzin. Ta nagroda to nie tylko uznanie i dyplom, ale również pewien załącznik, dzięki któremu udało nam się, czy udało mi się, pobudować tu salę seminaryjną, jak również salę muzealną, która mieści okazy
związane z roślinami naczyniowymi i z owadami, ale okazy pochodzące tylko i wyłącznie z rejonu pól doświadczalnych, które właśnie występują na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Znajdujemy się na powierzchniach doświadczalnych nad leśnictwem Tuszno, gdzie zlokalizowano znajdujący się za mną obiekt badawczy, wieżę pomiarową, na której zainstalowano swoiste laboratorium badające wymianę dwutlenku węgla pomiędzy atmosferą a ekosystemem leśnym, czyli lasem. Zarówno badania prowadzone przez profesora Jana Szyszko, jak i tutejsze laboratorium CO2 bada korelację, jak wpływa to na kumulację węgla w całym ekosystemie leśnym, bo należy pamiętać, że węgiel w lesie to nie jest tylko węgiel, który skumulowany jest w tak zwanej biomasie, czyli w pniu, w konarach, w liściach, ale to jest węgiel skumulowany w całym ekosystemie. Na ten ekosystem składa się również gleba, runo leśne, cała biomasa, część nadziemna, korzenie, cała część podziemna. To dopiero daje nam obraz, jak faktycznie wygląda obiekt węgla w całym ekosystemie, ile tego węgla się po prostu w nim znajduje. Zarówno badania, te wieloletnie, te prawie 30-letnie badania na powierzchniach doświadczalnych stacji DNB w Tucznie, jak i te kilku, no około 10-letnie wyniki badań tutejszej wieży pomiarowej są jakby jedną ze wspólnych podwalin pod ideę powstania tego dużego projektu badawczego pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe.